oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w Chrystusie Panu, zgromadzeni w Kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku, szczególnie wy, drodzy zawodnicy, sportowcy, działacze, sponsorzy i kibice sportu żużlowego, parafianie oraz widzowie telewizji TVP Bydgoszcz. Na samym początku chcę postawić pytanie. Co sprowadza nas tu do tej świątyni w Górsku w początku marca? Zawodników, mechaników, działaczy, sponsorów, kibiców tego sportu żużlowego? Czy to tradycja, zwyczaj? Owszem, już i jedno, i drugie. Ale jest jeszcze coś bardziej ważniejszego. Coś więcej. Prowadzi nas tu wiara w Boga żywego. Zaprasza nas tu Chrystus, bo pod kewlarem każdego zawodnika, a mamy dzisiaj dwóch młodych ubranych w takie kewlary żużlowe, pod dresem trenera czy kurtką mechanika bije przecież żywe serce. A to w nim odzywa się sumienie, to w nim istnieje wołanie o Boga, bo zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Duch Święty mieszka w sercu każdego z nas. I to bez względu na barwy klubowe, czy zamożność, czy zajmowaną pozycję społeczną, czy wiek. Chrystus w nas mieszka i tu do tej świątyni zaprasza na początek sezonu sportowego, bo chce nam błogosławić. Przychodzimy co roku tu na mszę świętą do Górska, prosząc o potrzebne łaski, bezpieczeństwo, zdrowie, o błogosławieństwo dla sportowców, ich rodzin, zawodników, trenerów, mechaników, organizatorów, sponsorów. Prosimy gorąco o bezpieczną jazdę, zdrowy doping, prawidłowe zachowanie kibiców podczas meczów i o wierne towarzyszenie drużynom podczas ich porażek. Błogosławieństwo, które dzisiaj prosimy, używając tak ściśle terminologii żużlowej, to handicap.
to jakby takie doskonale dostosowane motocykle do nawierzchni toru, a to umożliwia wtedy skuteczną jazdę. Drodzy, jest takie stare polskie przysłowie, które mówi: bez Boga ani do proga. Chcemy z Bożym błogosławieństwem przekroczyć nowy próg sezonu 2015. Ta msza święta to chwila, aby się wyciszyć, zwolnić tempo, może obniżyć meczową, sportową adrenalinę i z dala od zgiełku stadionu, parkingu spotkać się z żywym Bogiem. Ta msza święta to także modlitwa za tych zawodników i działaczy, którzy wyprzedzili nas do domu Ojca, a w ostatnim roku do Pana domu powrócili zawodnicy i działacze pomorskich klubów. Świętej pamięci Grzegorz Knap, Henryk Wliklich, Piotr Nakl, Ryszard Kowalski oraz wczoraj wieczorem odszedł do domu Ojca redaktor sportowy telewizji Bydgoszcz, Krzysztof Kuziemski. Pamiętamy o nich dziś pełni wdzięczności i w modlitwie wspominamy ich imiona, które w czasie chrztu zostały zapisane w niebie. Kochani, to już 24. msza święta Żużlowców w Górsku. Wszystko zaczęło się w 1990 roku, jak to wspomniał na początku mszy święty ksiądz Krzysztof, kiedy po raz pierwszy ksiądz Piotr Prusakiewicz poświęcił na parkingu motocykle jeszcze na starym stadionie przy ulicy Broniewskiego. Wasz kapelan ksiądz Piotr Prusakiewicz głosi w tym czasie rekolekcje w Kanadzie i duchowo łączy się z nami w tej chwili. Chcę wam powiedzieć, a byłem tego świadkiem, że wasz kapelan modli się za was. I nie tylko w czasie sezonu, ale przez cały rok. Drodzy, patrząc z perspektywy czasu, zauważymy, że zmieniały się nazwy drużyn, nazwiska zawodników, ale droga ze stadionu do kościoła pozostała niezmienna, ta sama. Prowadziła ze stadionu przez motoarenę do kościoła w Górsku, na terenie której został uprowadzony także błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, uświęcając tym samym tę ziemię. Dlatego też obok kościoła powstało Centrum Edukacji Młodzieży, gdzie po mszy świętej i zawodnicy, i kibice będą mogli wejść i zwiedzić to nowoczesne muzeum i przypomnieć sobie postać tego wielkiego Polaka. Drodzy bracia i siostry, analizując słowa dzisiejszej Ewangelii, łatwo wyobrazić sobie skandal, jaki Jezus wywołał swoim wyczynem. Ale Jezus nie przyszedł na ziemię po to, aby nas raczyć skandalami, bo każdy Jego czyn, każdy gest miał charakter znaku, symbolu i miał bardzo głęboką wymowę i znaczenie. Jezus przyszedł po to, aby oczyścić świątynię. I nie chodzi tutaj tylko o miejsce fizyczne, o mury, do których Żydzi byli bardziej przywiązani niż do samego Boga. Jezusowi chodziło o żywą świątynię, o człowieka, o jego wnętrze, o społeczność Izraela. Czyż nie wiecie, że jesteście świątyniami Ducha Świętego? Drodzy, to właśnie ta świątynia w czasach Jezusa domagała się oczyszczenia. Świątynia będąca znakiem obecności Boga i miejscem modlitwy dla ówczesnych była ważniejsza od samego Boga i modlitwy. I to wszystko domagało się oczyszczenia. I Jezus przyszedł
aby to uczynić. Przyszedł postawić właściwe akcenty, przesunąć je z materii symbolu na treść, na rzeczywistość symbolizowaną, czyli na Boga i na Jego słowa. Czyn Jezusa był więc nie tylko przejawem troski o godność, o szacunek dla miejsca świętego, ale przede wszystkim dla tej żywej świątyni, o szacunek dla każdego człowieka, ludu przymierza. Ten lud, jego myślenie, sumienie, postępowanie i wiara najbardziej domagały się oczyszczenia. Ale faktyczne i trwałe oczyszczenie ludu Bożego dokonało się przez zmartwychwstanie. Wtedy powstał nowy Izrael, Kościół, mistyczne ciało Chrystusa, oczyszczone przez krew Chrystusa i odnowiony w Jego zmartwychwstaniu. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj zgromadzeni żużlowcy i miłośnicy tego sportu otwierają swoje serca i oczyszczają, aby mocą łaski Bożej zostały oczyszczone i wzmocnione, aby wiara, którą noszą w swoich sercach, jeszcze bardziej ich umocniła. Bo prawdziwy sportowiec musi mieć głęboką wiarę, nawet tę naturalną, bo bez wiary naturalnej nie ma sportowych sukcesów. Zawodnik musi wierzyć w dobry wynik. Trener musi wierzyć w zawodnika, a partner pary żużlowej w umiejętność swojego kolegi. I wiara to nie kula u nogi. Wiara to moc. Wiara to szczęście dla serca człowieka. Kochani sportowcy, w codziennym życiu nie zapominajcie o tym, co jest najważniejsze. Dziś spotykamy się w tym miejscu i chcemy być wszyscy po jednej stronie. Jeździmy w tych samych palastronach. Jesteśmy tutaj po to, aby w nowy sezon wyruszyć z Bogiem i Jego błogosławieństwem. Amen. Powstańmy i wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, niestworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak ustalone pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera w imieniu i chwale, który mówi przez czoło. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. W tym świętym czasie pojednania i łaski, nadziei i odnowy wznieśmy nasze pokorne modlitwy do Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, uwzględniając dziś szczególnie zebranych sportowców. Za cały Kościół Święty, aby głosząc Chrystusa na całym świecie, niestrudzenie stawał w obronie bezdomnych i bez...